No dobra. Marsylia. Centrum, port. Śmierci tu. Ścisłe centrum Marsylii. Parę słów o pierwszych wrażeniach. Pierwsze wrażenie to jest takie, po co ja tu przyjechałem w ogóle. Jak się wjeżdża do Marsylii, to się takie odnosi wrażenie, że do jakiegoś getta przyjeżdża. Wszystkie te dzielnice mieszkaniowe, przez które jechałem, są okropne. 60-80% na ulicach w tych dzielnicach takich daleko od centrum to muzułmanie. Generalnie brudno jest. No, chcę jeszcze zobaczyć kilka rzeczy w tej Marsylii, bo mam do zaznaczenia chyba 3 czy 4 rzeczy mam zaznaczone do obejrzenia. No ale na razie wrażenie jest negatywne. Nigdzie nie widziałem też białego Peugeota 406, słynnej taksówki z Marsylii. Czyli jednak telewizja kłamie. Byłem w knajpie, zjadłem sałatkę ohydną za 22 euro. No jedyny plus Marsylii to jest chyba pogoda, bo jest styczeń, jest 15 stopni, można na motorach śmigać, zresztą dużo ludzi jeździ na motorach. To jest chyba jedyny plus tego miasta. Brud, syf, drogo. No i to jest na razie moje wrażenie z Marsylii. Zresztą generalnie odnosi się wrażenie, jakby Francja była pogrożona faktycznie w jakimś kryzysie gospodarczym. Po drodze z Pralup tutaj do Marsylii to niektóre wioski zabite po prostu okna dechami, biznesy pozamykane. Jedna tylko była wioska, ta, którą kręciłem po drodze, co były te piękne drzewa w centrum, gdzie coś się działo. Tak poza tym nic, martwe. Ale mafia w Marsylii ma w dupie znaki. Centralnie pod zakazem postoi sobie Range Rover, stoi. Wunderbar. Jeszcze raz port z innej perspektywy. No, tu jakaś taka ładna, wąska uliczka. Tam jakiś kościółek. Fajny. Może tam pojadę, zobaczę. Tam jeszcze raz port. Tu nie wiem, czy to jest jakiś placek gdzieś tam. Gdzieś tam pod ziemią mam samochód schowany. A tu jakiś byk i lew na szczudłach. Ja właśnie tam za tym bykiem mam auto schowane. Idę.